Freeman. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uspić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Tak, bramka! Wyrównują stan meczu i teraz końcowy sukces jest już bardzo blisko. Wiedzą, co mają robić. Remis urządza, podejrzewa przez zagęszczą obronę i będą co najwyżej kontrować. No i wracamy właśnie do początku, 1-1. Zwycięstwo w tym meczu będzie dla Bayernu Monachium dziecinną zabawą. Leon Goretzka, bramkarz, nie ma problemu z tym strzałem. Ale szansa na prowadzenie! Ładnie podjął tę piłkę, ale chyba za mało precyzyjnie. Trafił na doświadczonego bramkarza. Nie dawali rywalom spokoju i zmusili ich do błędu na własnej połowie. Faul, tak, ale sędzia stosuje przywilej korzyści. Ciekawe, jak to rozwiąże. Ja bym się ruszał. Tego nie wiem. Teraz bardzo ważny przechwyt. Sędzia zastosował przywilej korzyści dla Bayernu Monachium. Trzeba to dobrze rozegrać. Jest okazja! Gol! Gol dla przeciwników! No, będą musieli jak najprędzej poszukać wyrównania. Ta bramka krzyżuje im szyki. Przypomnijmy, w tym meczu zależy im na zwycięstwie. Czy dadzą radę? Będą musieli dać z siebie wszystko. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić jakiejś obrony. A wykończenie bardzo widać. Wielu zawodników straciłoby głowę i trafiłoby w bramkarza. A on pięknie przegrywał ten mecz. A przecież w dzisiejszym meczu wystarczał im remis, żeby cieszyć się z mistrzostwa. Jeśli chcą coś tu jeszcze zmienić, to jest to ostatni dzwonek. 3-1 taki wynik pozwala na trochę oddechu, ale nie jest żadną gwarancją wygrania. Ciekawe, prostopadłe podanie. No i atak spalił na panewce. Boli go. Ma sporo możliwości. Próbuje wyłuskać piłkę rywalowi Boateng. Mają teraz trochę miejsca. Robert Lewandowski. Lewandowski w pole karne. No cóż, rozczarowujące wykończenie doskonałego kontrataku, a wszystko było zagrane doskonale, aż do samego strzału. Rzeczywiście, Darku, wyprowadzili zabójczą kontrę. Przeciwnicy mogli tylko patrzeć, ale ostatecznie zobaczyli straszliwe pudło. Niecelne podanie i teraz rywale wznowią grę wrzutem z autu. Marnowany wrzut z autu wprost do przeciwnika. No, musi uważać. Co jest? I Bayern traci piłkę. Boateng przejął niedokładne podanie. Z tego może coś być? Ależ wyciągnął tę piłkę. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Thomas Müller. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Nie. Ma miejsce, aby wrzucić w pole karne. Nie. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. 3-1. Nie nadrobisz tego. Ja ci to mówię. Obiecuję ci. Zaczynamy drugą połowę meczu. Po pierwszej prowadzi Bayern Monachium. Oddają piłkę rywalom. Ma sporo wolnej przestrzeni. Tam jest Lewandowski. Piłka zagrana do Lewandowskiego. Ach, gdyby to wpadło, byłby gol. Dobrze się złożył do tego uderzenia głową. Zdołał uniknąć zbyt wysokiej trajektorii, ale cóż, bramka okazała się odrobinę za wąska. Ale to zepsuł, to nogą.
chwilę poczekać Thompson. Z nogą. No. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Kolejne celne podanie potwierdza swoje nieprzeciętne umiejętności. No je, broni bez najmniejszego problemu. Będzie okazja do kontrataku. Troszkę zaspali, teraz muszą szybko wracać. Wrzutka w pole karne, walczy o pozycję Thomas Miller. Dobry, wysoko postawiony pressing. Słupek do celi, do straty gola. Piłka odbita, wraca na murawę. Ale to dalej ma hit. Nie, to jest Gorecka. Gorecka! Jednak nie ma bramki, piłka przelatuje nad poprzeczką. Uderzył mocno i się przeliczył. Z drugiej strony, gdyby to weszło, byłaby ładna bramka. No i strata piłki. Dobrze, wbiega na wolne pole. To był ważny odbiór. Ale jak to się stanęło? Sane. No, świetne dośrodkowanie, ale bramkarz nie daje szans napastnikowi. Dobrze, udało się przeciąć to podanie. Leon Gorecka. Gorecka! Dobrze zachował się bramkarz. Tak, nie ma wątpliwości, będzie rzut rożny. Z rogów, pole karne. No coś niesamowitego, tracą kolejną bramkę, a przed meczem zadanie wydawało się takie...